Już tylko 4 dni do świąt, a ja otwieram okienko numer 20, a w nim mamy herbatkę, którą możemy chyba przetłumaczyć jako kwaśny dowcip, kwaśny żart. Jest to herbatka rooibos ze skórką cytryny i jej aromatem oraz aromatem cytrynowej tarty i wanilii. Czekoladowa 20 jest na brzuszku Muminka, który skrywa totiki z młotkiem i taką oto kosteczkę czekoladową ze świeczką, igliwiem i dwoma bombkami. Może właśnie totiki ją wyryła. Rozpoczynamy losowanie i hasłem dnia będzie Wigilia u Muminków albo Wigilia rodzinna od Iksia i Zupes. Ale jak wiecie, hasła z Wigilią traktuję jako przygotowania do niej i dlatego luzujemy jeszcze jedno. I jest to świąteczny wieniec zaproponowany przez Nightmarish Unicorn. Tak czy inaczej, dziękuję bardzo za wszystkie hasła. Przechodzimy do figurek. Tym razem okienko stosunkowo małe. Zobaczymy, co tam się skrywa. I jest to przodek. O! Jego jeszcze nigdy nie miałam. Taki malutki, fajniutki. Przechodzę do losowania przyborów. Jak będą szarości, to się wkurzę. Mamy krytki Derevent. Uff, już myślałam. Tym razem się udało i jest kolor. Przed rysowaniem został jeszcze kalendarz UNICEF-u w 20. Na brzuchu mamy Muminka, mamy informację, że UNICEF dostarcza miseczki i łyżeczki. Od bardzo podstawowe rzeczy. Przygotowuję przybory. Tym razem wykorzystam szkicownik z szarymi kartkami. Zobaczymy, jak się kredki na nim zachowają. Sam zestaw nie jest duży, ale myślę, że wystarczający. Tak wygląda paleta na jasnej kartce, a tak same kredeczki. Przygotowuję stanowisko, herbatka jest, a czekoladka już zjedzona. Można oficjalnie zaczynać. Klasycznie tworzę szkic, który następnie delikatnie wymazuję i zaczynam wypełniać kredkami. Muszę przyznać, że są one miększe niż polichromosy. Na koniec obrysowuję naszych dzisiejszych bohaterów braszpenem, odklejam tasiemki. Prace nad budową domu Muminków utknęły w miejscu. Muminek z Migotką jeszcze nie wrócili, Ryjka jak nie ma, tak nie ma. Migotek z Bobkiem zdenerwował Paszczaka, mała mi stara się pomóc, ale jeszcze jest za mała, a tatusia Muminka zaczyna coraz bardziej boleć noga. Do tego mama Muminka nie dostała jeszcze odpowiedzi na swój list. W tym roku Wigilia będzie jakaś taka smutna, pomyślała mama Muminka. Żeby chociaż trochę poprawić sobie nastrój i w jakiś sposób przygotować się do Wigilii, zrobiła świąteczny wieniec. I właśnie chciała go powiesić na podniszczonym piecu. Jakie było jej zdziwienie, kiedy na środku pokoju leżała jej torebka. Już myślała, że straciła ją w trakcie pożaru. A tu okazuje się, że ten mały, sympatyczny przodek, chroniąc się przed ogniem, najwidoczniej ukrył się gdzieś w bezpiecznym miejscu razem z torebką. I w tym momencie te wszystkie nagromadzone emocje wypłynęły. Mama Muminka zaczęła płakać. Ale to nie są łzy smutku, lecz radości, że nawet w tak ciemnym momencie może pojawić się iskierka światła i nadziei.